No cześć, witam Was wszystkich serdecznie. W tym filmie chciałbym Wam pokazać historię pewnej strategii, nie będę wymieniał jej nazwy. Jeżeli ktoś chce się więcej dowiedzieć, to zapraszam na naszą grupę facebookową Zakazane Strategie. Oczywiście jest to strategia gridowa. Działa ona już od co najmniej od 1 lipca i cały czas zarabia. Natomiast jest to strategia całkowicie dostępna za darmo. Będą dostępne też inne również strategie i wszystko będzie dostępne za free, za nic nie musicie więc płacić. Natomiast o co chodzi z tą strategią? No chciałbym tutaj jakby rozwiązać pewien taki problem psychologiczny, bo wiele osób ma negatywne doświadczenia z rynkiem i dotychczas ich wszystkie wysiłki spędzły na tym, że cały czas tracą. Natomiast zmierza to u nich w kierunku na przykład budowy jakiejś dyscypliny. Większość osób myśli, że jeżeli będzie stosowało jakąś konkretną dyscyplinę i będą budować jakiś, nie wiem, umysł taki, który zawsze będzie działał praktycznie jak automat, to dopiero wtedy będą mogli zarabiać. No słuchajcie, być może jest to też jakaś droga, tak? Ja nie mówię, że nie, że tego się nie da zrobić. Są osoby, które osiągnęły jakiś tam pewien stopień zaawansowania i dzięki temu faktycznie zarabiają, tak? Są takie, potwierdzam to. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o mnie, to ja miałem, powiedzmy, problem z dyscypliną i nie byłem w stanie na przykład, nie wiem, utrzymać jakiegoś tam, nie wiem, stopnia, żeby na przykład wstawiać czy rozpoczynać trening o określonej godzinie, o danej godzinie na przykład kończyć ten trading. Następnie czasami myliłem się, tak, często było tak, że zamiast otworzyć pozycję na sell, otworzyłem na buy przez jakiś tam zwykły przypadek. Czasami po prostu zwykłe emocje, czasami życie nie pozwalało tradować. Czasami było tak, że człowiek rozpoczynał trading i nagle musiał przestać i bo coś się stało, musiał gdzieś wyjść i nie mogłem na przykład, nie wiem, zamknąć tej transakcji jak należy. Takich na przykład sytuacji życiowych jest naprawdę dużo. Dlatego na przykład zdecydowałem się, żeby przejść na handel algorytmiczny, gdzie nie mam już tych problemów, nie muszę mieć na przykład, nie muszę walczyć ze swoimi emocjami. Natomiast nie znaczy to, że nie muszę rozumieć. Oczywiście muszę rozumieć cały ten trading, muszę wiedzieć, jak to się odbywa, bo nawet podczas tradingu algorytmicznego są takie sytuacje, że trzeba przejąć stery ręcznie. Nie wiem, no na przykład, nie wiem, VPS przestanie działać i w tym momencie przez telefon no, trzeba dalej kontynuować, na przykład, nie wiem, prowadzenie pozycji, ewentualnie, nie wiem, zamknąć tą pozycję. No także trzeba rozumieć, w jaki sposób ta strategia działa. Natomiast jeżeli wy również macie problemy, na przykład takie, że nie jesteście w stanie podołać takiej wysokiej dyscyplinie, a próbowaliście, to prawdopodobnie przez ten cały okres zebraliście właśnie taki bagaż negatywnych doświadczeń i teraz każde podejście do jakiegoś tradingu to jest takie trochę jakby, no obawiamy się, tak, boimy się zainwestować na przykład jakąś określoną sumę kapitału, bo z góry nawet podświadomie już podejrzewamy, że możemy te pieniądze stracić, tak? Dlatego większość osób potrzebuje takiego właśnie momentu, takiego przełamania się, tak? Takiego zobaczenia, że może być taka strategia, która faktycznie zarabia i nie jest ona obarczona jakąś, nie wiem, nadzwyczajną dyscypliną. I takiego zwykłego jakby uwierzenia w siebie, tak, że jest to możliwe, że da się to zrobić. No i właśnie w tym filmie chciałem pokazać Wam taką strategię. Natomiast ta strategia ma tylko właśnie, na tej strategii nikt nie zarobi, tak, nie stanie się bogaty grając tą strategią, bo ta strategia akurat ona zarabia, ale przynosi bardzo, bardzo małe zyski. Natomiast właśnie chodzi w niej tylko o to, żeby zobaczyć, żeby otworzyć oczy, żeby jakby zobaczyć, że jest coś innego, że są zupełnie inne perspektywy i zupełnie inne horyzonty, i którym każdy, praktycznie każdy może podołać, tak? Wystarczy, że tylko rozumie, co się dzieje i nie musi być jakąś, nie wiem, mieć jakiegoś wyjątkowego umysłu.
Natomiast są też pewne jakieś zasady, których trzeba przestrzegać, natomiast nie są to jakieś zasady, których nikt nie mógłby spełnić, tak? W ten sposób może to powiem. No może tak sobie przyjrzymy się, troszeczkę ja sobie przewinę, tak? Ten wykres tutaj, jak ona tutaj zarabia mniej więcej, to jest, tutaj mamy interwał M15, to jest strategia taka, która sobie tak troszeczkę na tym interwale widzimy, ona sobie tutaj tak skalpuje, taką mniej więcej to wygląda, tak? Tutaj były jakieś takie większe akcje, tak? W tym, tutaj ostatnio była taka bardziej poważna akcja, tak? Że mieliśmy aż raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 transakcji, dopiero 7 transakcja, tak, spowodowała to, że wyszliśmy na plus, tak, czyli to jest właśnie ta cała też podstawa gridu, że ona na tym właśnie złamaniu, tak, że ona zarabia, tak, tutaj się cofniemy dalej, zobaczymy, jak ona tu zarabiała. Słuchajcie, te wszystkie transakcje tutaj, to one są zyskowne, tak, tylko w takiej sytuacji, kiedy na przykład mamy taką większą akcję tutaj, czyli mamy tych transakcji więcej, to ta transakcja, ta i ta transakcja oraz ta, one będą stratne. Natomiast tu mamy dwie takie transakcje, które jakby zarabiają za te wszystkie transakcje i jeszcze robią nam take profit, tak? No i sobie jeszcze tutaj cofniemy. Tu jeszcze była jakaś taka akcja, tak? Widzimy, tak to wygląda. Taka pajęczynka się robi. No i tak to, i tak sobie to działa od 1 lipca. Możemy sobie tutaj, zobaczymy tutaj na historii, tak, że tu mam aktualności na historii, tak, i tutaj mamy, widzimy historia, tak, i to wszystkie tutaj, to co tutaj jest, to są małe pieniądze, jak widzicie, tak, to nie są jakieś duże, ale zobaczcie, że to zarabia, tak. Ja na przykład nie mam możliwości, tu miałem jakąś wypłatę, tak, później te pieniądze znowu wpłaciłem, potrzebowałem tej kwoty akurat, później znowu ją wrzuciłem, ale dobra, to ma mniejsze znaczenie, tak, tutaj sobie zobaczcie, cofamy. Tu jak była ta akcja, to co właśnie co mówiłem, że te kilka transakcji traci, tak, a później jest jedna taka duża, która odrabia te wszystkie straty. Tutaj mamy podobnie, nie? Ta sama była akcja, tak? I możemy sobie tak to sprawdzić. Natomiast ja podłączyłem tą strategię do FX Blue i tam będziemy mogli zobaczyć te całe statystyki, tak? Ja teraz się przełączę właśnie na stronę FX Blue. Link oczywiście dam na grupie, każdy będzie mógł sobie to sprawdzić indywidualnie. I teraz przejdziemy i zobaczymy właśnie FX Blue. I tu widzimy, tu jest jakby historia całego tego konta. I teraz zobaczcie, tutaj grałem na przykład, ono jest gdzieś tam od 2019 roku, tak? Gdzieś tam grałem sobie, nie wiem, to była przerwa, później znowu gdzieś tam grałem strategią taką zwykłą, manualną, tak? No i zobaczcie, jak to wyglądało, tak? Później miałem tu taką przerwę, tak? I tutaj właśnie włączyłem tą strategię i ona cały czas, tak ona właśnie zarabia, tak? Widzicie, taką krzywą ona sobie cały czas zarabia. Natomiast żeby jakby bliżej się tej strategii przyjrzeć, to my musimy sobie włączyć filtr, tak? Włączymy filtr. Ja tutaj sobie dam datę i to będzie data od kiedy? Damy sobie od 1 lutego. Tak, damy od 1 lutego, że ta strategia sobie szła. Kliknę filtr. Zaraz ją widzicie i to jest ta strategia i ona, tylko ta strategia, ona idzie tu od 1 lutego. Tylko teraz tak, bardzo ważna sprawa, nie myślcie sobie, że to tak ładnie, fajnie, jak ta krzywa tutaj idzie, ona, że to tak fajnie trading przebiega. No niestety on nie przebiega, ponieważ w międzyczasie tutaj występują takie obsunięcie kapitału. Ja może to sobie spróbuję w jakiś sposób narysować. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda. I na przykład, jeżeli te transakcje są grze, to będą się pojawiać na przykład coś takiego, o, takie sople, tak? Gdzieś tutaj, o, później znowu się pojawi gdzieś taki sopel, tak? Gdzieś tu coś takiego. Później się pojawi gdzieś coś takiego, tak? I to są właśnie te obsunięcia kapitału. I te obsunięcia kapitału, one są, jeżeli od 1 stycznia ja miałem gdzieś jakieś obsunięcie kapitału około 220 euro, tak? To było największe obsunięcie kapitału. I my sobie zaraz je pokażemy na tych statystykach. Ja sobie to może skasuję w tym momencie. Dobra, wyłączyłem rysowanie, teraz sobie przejdziemy dalej do tych statystyk, tak? Ja sobie rozwinę i zobaczymy sobie właśnie te obsunięcia kapitału. I na przykład zobaczymy sobie dzienne, tak, jak są, i widzicie, tu są te sople, tak, to są właśnie te sople, które ja mówiłem i one, to są właśnie te obsunięcia kapitału, że cena zjeżdża
i idzie do góry, tak? I zobaczymy sobie, jak to wygląda w skali godzinnej. I teraz widzicie, to największe odsunięcie kapitału, jakie to było prawie minus 250 euro i później cena się cofnęła i później chodziła. Także zobaczcie, to tak sobie skacze, tak? Skacze sobie, natomiast zamyka się, jak się strategia zamyka, to właśnie wygląda to mniej więcej w ten sposób, tak? I teraz nie mam akurat tutaj wyników testów, ale każdy może sobie te testy sam przeprowadzić dobrowolnie we własnym zakresie i najlepiej je przeprowadzić w skali 10-letniej i tam zobaczycie, że w trakcie 10 lat największe obsunięcie kapitału, jakie było, czyli można byłoby to powiedzieć, że to jest taka wydajność tej strategii, czyli ona ma największą obsuwę, tam było chyba z 1300 euro, tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie to obsunięcie kapitału, to minimalny depozyt, jaki powinniśmy mieć dla tej strategii, to co najmniej 3000 euro. Także bez 3000 euro do tej strategii, moim zdaniem, nie ma co startować i to jest tylko i wyłącznie dla jednej pary walutowej, dla euro USD. Jeżeli byśmy chcieli na przykład stosować tą strategię na kolejnej parze walutowej, no to musimy mieć kolejną porcję kapitału, która będzie nam zabezpieczać, tak, te obsunięcia kapitału na tej parze walutowej. Jeżeli byśmy chcieli grać na trzech parach walutowych, no to będziemy musieli mieć trzy razy taką porcję kapitału. Także no niestety te są akurat wymagania i one są bardzo ważne. I odradzam na przykład stosowanie tej strategii, na przykład spróbuję, dam tam na przykład, nie wiem, 500 sobie, nie wiem, euro i spróbuję sobie, jak gra ta strategia, tak? A może nóż mi się uda. Najprawdopodobniej właśnie w ten sposób uwalicie swoje konto. To jest bardzo istotne, ponieważ to jest bez sensu, może powiedzmy tak. Nie ma sensu nawet tak w taki sposób próbować. Ja już tak spróbowałem właśnie, pomyślałem sobie, że od 300 euro, nie wiem, zrobię sobie, nie wiem, 1000 albo z 2000 i okazało się, że te 300 euro uwaliłem, a gdybym miał tylko, nie wiem, ten zapas kapitału 50 euro więcej, to strategia spokojnie by przetrwała i jeszcze działała do dzisiaj. Natomiast już jeżeli chodzi o tą strategię w tym momencie też, to też nie jest tak, że ktoś na przykład ma akurat ten wymagany kapitał. Na przykład w moim przypadku, no ja nie mam takiego szczęścia, nie mam takiego kapitału, więc próbuję z jakimś takim zapasem, powiedzmy, nie wiem, około 1000 euro, natomiast w razie sytuacji, jeżeli się to rozwija w taki sposób, że to obsunięcie kapitału na przykład wymaga dodatkowego depozytu, no to zawsze mam pod ręką właśnie kapitał, gdzie mogę przelać i uzupełnić ten margines i dzięki temu tej metodzie mogę faktycznie mieć trochę mniejszy kapitał, ale nie jest to zalecane. Lepiej mieć odpowiedni margines, odpowiednie zabezpieczenie dla każdej pary walutowej i w ten sposób dopiero można grać tą strategią. A zatem zapraszam Was do przejrzenia sobie tych statystyk, zadawania pytań. Zachęcam Was do udziału w naszej grupie facebookowej. Jest to pierwsza strategia właśnie, która ma pokazać, że można zarabiać, tak? No i nie jest to ostatnia strategia. Takich strategii jest więcej, które bym chciał pokazać i chciałbym pokazać, w jaki sposób budować też portfolio takich strategii. Także trzymajcie się, cześć.